wśród nas jest hodowca, który ma 500 gołębi ze 100 różnych gołębników i doskonale sobie z tym radzi, więc może byśmy zaprosili kolegę Maćka tutaj, żeby powiedział, jak to zrobić. Bardzo się podobał. Koledzy, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że do czegoś takiego doszło, że mnie tu zaproszono na to, bo co musimy sobie zdać sprawę, z czego praktycznie musimy sobie zdać sprawę w 100%. Dlaczego jest, co to jest gołąb pocztowy? Jest to gołąb sportowy, to jest sportowiec. Czyli praktycznie, tak jak tutaj przedmówca mówił, Tomek, możemy mieć nie wiadomo jakie gołębie, z jakiego gołębnika, z jakimi predyspozycjami do lotu, do rozpłodu, czy do czego. Wszystko zależy od prowadzenia tego gołębia. Tak samo jest sportowiec. To może być facet nie wiadomo jak zbudowany, jak nie będzie prowadzony, nie będzie odpowiedniej diety, suplementów, diety, odpowiedniego karmienia. Nic z niego nie będzie. Urośnie i poza tym nic. No. Tak samo jest z gołębiami. Gołębiami zajmuję się już naprawdę bardzo długo. Osiągałem różne wyniki na starych, na młodych i to dobre wyniki na okręgu, z skali Polski, ale od 5 lat zajmuję się wspólnym gołębnikiem. Co mnie do tego, mówię, skłoniło? No, to po prostu, to jest też pasja. Chciałem sprawdzić też, mówię, jak to wszystko wygląda, gdy zleci się na przykład w jedno miejsce, jakaś potężna grupa gołębi z różnych stron Polski, nawet z zagranicy. O dziwo, na wspólnie gołębniku jeszcze nie miałem przez te 5 lat żadnego problemu z tak zwaną adeną. Mam jakieś objawy jakiegoś tam stresu polotowego, czy stresu zmian pogody, to nie można nazywać się adeną. Największym, u mnie wbrew pozorom, największym problemem na wspólnym gołębniku jest zwykłe rzęsiste, czyli zwykła trachomatoza. Po prostu te gołębie z różnych gołębników mają tak różne słabe odporności według mnie już na te środki, które gdzieś tam były u niektórych hodowców podawanych, czy tak jak też Tomek mówił, jest bardzo dużo gołębi mocno zimbredowanych i one są dużo słabsze genetycznie te gołębie. I wbrew pozorom przy robieniu, na przykład przy badaniu gołębi, no tam gdzie się wykazuje, że trzeba by coś podać, no podaje się całą kurację. Tak samo bardzo ważne jest ta kuracja, podawanie, tak jak też przedmówca mówił, jest to podawanie na karmę, nie na wodę, lub podawanie na wodę, ale w takich ilościach, żeby one to wypiły w swoich dawkach. Nie, że tam praktycznie latem piją tyle, w upale tyle, w chłodnym dniu tyle, a po locie jeszcze więcej wypiją. Czyli tego nie możemy sobie podawać tak, bo na litr tyle i tyle. Co chciałem Wam powiedzieć? No, na wspólnym gołębniku podstawą wspólnego gołębnika, utrzymaniu zdrowia z tym wspólnym gołębnikiem są środki naturalne. Naprawdę stosuję tych środków naturalnych, suplementów diety polskich firm, które wchodzą na rynek naprawdę bardzo mocno, z bardzo dobrymi praktycznie według mnie osiągnięciami. Preparaty Centrum Zdrowia, preparaty Arka Koniecznego, te zioła, Leśna Dolina, ostatnio TO2, granulat, który jest stosowany od zeszłego roku też według mnie jest naprawdę bardzo fajną sprawą. Nie chcę tutaj, żeby ktoś myślał, że ja tu coś reklamuję. Po prostu ja to na wspólnym gołębniku używam. Co bardzo ciekawe, to jak tutaj kolega mówił o wstawianiu klatek do gołębnika, tam ja na przykład tego nie robię. U mnie są klatki wstawione na początku, jak już gołębie przychodzą do gołębnika, stoją w każdym boksie, tam ja sobie widać stoi klatka, jest ta klatka za przeproszeniem cała strana, one tam nie wchodzą, wychodzą. W tej klatce zawsze są jakieś trociny, albo są takie boksy zrobione z trocinami, żeby sobie na tych trocinach tam leżały. Gołębie nie są później przyzwyczajone do żadnego koszowania, od razu idą na pierwszy lot z nocowaniem. Nie robię czegoś takiego, nie mam problemów z tym żadnych. Po prostu używam
no bardzo dużo preparatów naturalnie robionych. Używam sam propolis, który mnie śledził przez lata, to wie jak tam ileś lat temu nagraliśmy filmik, jak tam robię propolis. Propolisu bardzo dużo używam. Używam naturalnych rzeczy bardzo dużo. Wszystko co rośnie w ogrodzie. Pokrzywa, czy no mówię, w tej chwili sadzę buraczki, ćwikłę podaję, czy jarmuż, no to jest, gołębie to zjadają jak króliki. Z tym, że no mówię, to nie są króliki, ale tego zielska nie muszą mieć dużo, ale no, myślę, że to jakoś na nie bardzo, bardzo dobrze wpływa. Czyli mówię, sprawy, które nękają hodowców, choroby, no mówię, tu naprawdę ten rok serce praktycznie mamy na wysokości, powiedzmy, gardła, gdy słyszę non stop o chorobach gołębi. Straszliwe upadki gołębi. W mojej okolicy no, hodowcy wytracili gołębie, objawy bardzo podobne do paramiksomirozy, gołębie szczepione, a gołębie zdychają, trzęsą się. Nie idzie tego opanować. Jakoś mnie to omija, nie wiem dlaczego. Albo mam takie szczęście, albo po prostu unikanie środków leczniczych. No. Gdy trzeba, no mówię, badam gołębie, pokazuję, że trzeba dać rzęsistka, najemna rzęsistka. Nie robię tego praktycznie tak, że sobie dzisiaj ustaliłem, że dzisiaj ma być rzęsistek, a za tydzień ma być koksydioza, tak jak kiedyś tam się robiła, za 3 tygodnie podamy coś o salmonelle. Takiego czegoś się nie robi w gołębi i od tego się odeszło, to tak jak pamiętam ostatnie lata, gdy tam 2004, 2005, 2006 rok, gdzie się latało na środkach de Verde, jak one wchodziły, no to takie były, czy Rentfielda, jak pamiętacie, gambakoksin, nifuramicyn, gambakoksin, nifuramicyn. Później był Orni DS, Orni Special BS i tak na przemian. No i te gołębie doprowadziliśmy do tego, że one praktycznie odporności nie mają żadnej, się do tych leków jakoś odpornie przyzwyczaiły, że one nie działają tak, jak powinny działać. Ale no mówię, trzeba od tego odchodzić. Naturalnych środków dużo. Robię naturalnych środków bardzo dużo, czyli tak jak propolis, taki miks warzywny, który robię, też jest na już ileś lat na internecie, bardzo dużo ludzi na to dzwoni. Sam robię docel jabłkowy, to jest podstawa też w hodowli mojej, myślę, że utrzymania zdrowia. Co innego hodowla gołębi swoich, a co innego na przykład hodowla gołębi na wspólnym gołębniku. Nie wyobrażam sobie wspólnego gołębnika bez zakwaszania wodą. Na moim gołębniku gotowym robię to bardzo rzadko, dużo rzadziej. Po prostu wodę mają zakwaszone 2-3 razy dziennie. Na wspólnym gołębniku nie. Tam jest zakwaszacz praktycznie albo ocet, albo zakwaszacz Orego w Centrum Zdrowia, albo zakwaszacz CO2. I te zakwaszacze są praktycznie non-stop. Do wody jeszcze podaję jakieś te środki wspomagające drogi oddechowe, ale naturalne środki typu tam Pulmovet czy Artefix Forte. To są środki tam powiedzmy odwlekające, oczyszczające drogi oddechowe. Resztę wszystkich preparatów, wszystkich ziół staram się dawać na karmę. I co ważne u gołębi młodych, na wspólnym gołębniku zauważyłem, że to jest bardzo ważne. Jest podawanie, znaczy tak, dużo hodowców kupuje różnego rodzaju gryty na gołębniki, na ten, bo ładne wiadro, drogi gryt, w grycie jakieś granulaty, w grycie na 10 kg, 3 kg jakiegoś ziarna rzuconego, jakieś tam melanży. Podajemy te gołębi, na drugi dzień gołębniku jest mokro, nie wiem dlaczego, pół wiadra zjedzonego. Po prostu to są... Gołębie bardzo lubią sól. To jest, one są po prostu za bardzo słone, za dużo tego zjadają. Te ziarna, które tam są, te granulaty, nie wiadomo ile tam już leżą. To jest jedna z gorszych, według mnie, rzeczy, które możemy zrobić na wspólnym gołębniku. Ja na wspólnym gołębniku podaję jak już tylko czerwoną cegłę. U młodych głębi, mówimy o młodych głębi, ona jest po prostu przez organizm strawiona. On jak później wydają z tyłu, to jest po prostu czerwony placek, nie ma to żaden inny gołąb, który nie zbiera, nie skubie. Tak samo
Tak samo i minerały. Dobre minerały, które podajemy, czy to jest Naturala, czy to z Renfrigla, czy z obojętnej jakiej firmy, one wszystkie mają w sobie sole mineralne, różnego rodzaju pierwiastki. Jeżeli my to wstawimy w miseczki w gołębniku, to musimy zdać sobie sprawę, że na drugi dzień one są już wilgotne. One są wilgotne, wciągają wszelkiego rodzaju kurz, wszystkie śmieci, tego gołębie już później tego niechętnie jedzą. Ja zawsze podaję to świeże, tak samo gryt, codziennie troszeczkę jest w karmę wrzuconą. Jak sobie chcą zjeść, to sobie zjedzą, a reszta idzie później, jest wyrzucana poza wolierę i tam gdzieś leży, niech sam sobie wróble pod wolierą to wybierają. Nie ma tego, że w gołębniku leży gryt czy broń Boże minerały dłużej niż jeden dzień. Gdy gołębie potrzebują, to zjedzą, gdy nie, to jest po prostu wyrzucone. Tak spotkania jak nasze, hodowcy powinni się dzielić pewnymi spostrzeżeniami, pewnym doświadczeniem, bo tego nie wyczytamy ludzie w książce, nie wyczytamy tego w gazetkach gołębiarskich. Po prostu, jeżeli ktoś będzie zdawał swoje relacje, swoje doświadczenia, to drugi z tego może skorzystać. Dlatego ja nie mówię, że to, co ja tu stosuję u siebie, czy to jest najlepsze. Nie. Ja po prostu też się uczę cały czas. Ktoś do mnie przyjeżdża, mówi, ja słucham. No, mówię, najbardziej ważny u hodowcy to jest mieć chłodny jeszcze umysł, bo z tego praktycznie możemy później czerpać jakieś wnioski, bo masa hodowców popełnia błędy to jest tak, że na przykład przychodzą do mnie, też mam sklep i przychodzą do mnie hodowcy, którzy mówią, słuchaj, bo ja 20 lat temu stosowałem tak, bo jakiś zeszyt tam stary wyciągnął, bo wtedy dobrze leciał, miał 20 lat temu stosował tak. To już tak mówię, no to tak nie leci 20 lat temu. Teraz cały czas musimy się uczyć, cały czas musimy dążyć do przodu. No jest masę różnych rzeczy nowych, wprowadza się masę praktycznie, tak jak Tomek mówił, genetyka. Za kilka lat każdy będzie starał się szukać gołębia z dobrym jakimś genetycznym predyspozycjami do lotu. I to mówię, to tak jak w sporcie. No, kiedyś się na setkę biegało 12 sekund, teraz się biega 8 i to tak samo tak będzie w tej chwili reagował. Najważniejszą, mówię, sprawą to jest to, że musimy wiedzieć, że gołąb pocztowy to jest sportowiec. I musimy mu zadbać o niego tak jako sportowca. On musi w odpowiednim okresie mieć odpowiednią karmę, odpowiednie środki, w drugim okresie musi mieć spoczynek. I ten gołąb naprawdę musi odpocząć od tego wszystkiego. Praktycznie przychodzi, teraz nie mówię na przykład o moim gołębiku prywatnym, gołębie w tej chwili, gdy jest okres spoczynku, no praktycznie mogę powiedzieć szczerze, odpoczywam. Nie dostaję praktycznie nic, oprócz raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu zakwaszonej wody. Na karmę od czasu do czasu dostaną jakieś warzywa. Dostają tylko dobrej jakości karmy. Nie jest to, że dobra jakości karma ma być karmą w okresie zimowym, jakąś bogatą karmą. Ona ma być dobrą karmą. One dostają już teraz, przychodzi od grudnia, zaczynam do mieszanki pierzeniowych, dobrych mieszanek pierzeniowych dodawać mieszanki zimowe. W mieszankach zimowych u mnie zawsze był, tak jak powinno być, jęczmień i owiec. Nie męczę tych gołębi na przykład, że one później będą dostawać cały miesiąc owiec. Nie, one zawsze w tej mieszance mają i zawsze trzymam gołębie tak, że gołębie zjadają wszystko. Tak samo na wspólnym gołębniku twierdzę, że gołębie, które i też podejrzewam, oglądałem filmy z innych gołębników, jak mieszają karmę na wspólnym gołębniku. Nakupują, tam jedna firma im zasponsoruje, druga firma im zasponsoruje, i tak patrzymy, worki Barcelaki, worki Marimana, mieszają, to leżą na tej trawie, na plambelce, tam mieszają tego. Ta karma jest tak mocną karmą, że ona się nie nadaje nawet na gołębie stare. A młody gołąb taki kamienny naprawdę nie musi dostać. Nie są efekty, że wywozi się gołębie na 20 km i gołębi młodych nie ma. Gołąb młody ma dostać karmę. Dobrą, lekką karmę, jak już zaczyna latać, dobrą, lekką karmę bez przesady. To ma być karma naprawdę bardzo dobra, ale najważniejsza to jest to, żeby karma
pachniał i brzęczał. Każdy hodowca, który wie, jak powinien wyglądać karma, to wie już ją po dotyku. Każdy hodowca dobry, który wchodzi do gremnika, powącha w gremniku, już wie, co się dzieje. To są też lata doświadczeń, ale nie unikam. No, są sytuacje, gdy każdy ręce mu opadną i tylko zostanie. Mówię, weterynarz, proszę. To jest tak, no, nie wszyscy weterynarze niestety podchodzą poważnie i nie wszyscy się nad tym znają. Niektórzy, no mówię, traktują gołębia pocztowego tak jak gołąby rękowy. No, to jest, mówię, to trzeba, to jeszcze im trochę niektórym zostanie, żeby się po prostu na to przestawili. To jest tak, że muszą zacząć poważnie to traktować. Dlatego mówię, bardzo fajnie, jak powstają jakieś takie typowe kliniki gołębiarskie, czy specjaliści od gołębi, którzy tylko chcą już się tym zajmować. Nie? To jest, mówię, to jest to, do czego powinniśmy dążyć i praktycznie każdy hodowca powinien od czasu do czasu naprawdę zbadać sobie. To nie jest tak, że wszystko wie. Bardzo dobrze jest to wysłać. No, są teraz, mówię, w tej chwili próbówki, do których można śmiało wysłać, do tego sobie zrobić biogram, gdy coś jest nie wiadomo i się tego trzymać. Samemu możemy sobie leczyć. Naprawdę, jak już wchodzimy w cykl lotowy, to naprawdę rzęsistka, a resztę to polecam dawać. Rzęsistek to jest coś takiego, że według mnie jakiś rzęsistek zaatakuje i zanim to zbadamy, już jest później za późno, czyli rzęsistka robi profilaktycznie, a resztę trzeba praktycznie badać. Gdy rzęsistek będzie, to już łapie w głąb później wszystko. Ja nam mówię tak, na wspólnym gremniku nie mam kłopotów z jakimś adeno czy syndromem chorób młodych. Głównie u mnie najgorszym problemem jest rzęsistek. Nie wiem dlaczego, ale no niektóre gołębie praktycznie nie działa nam już nic. I to są, mówię, gołębie różnych hodowców i dobrych, i słabych hodowcy, którzy przysyłają gołębie, są w różnych, naprawdę są. Niektóre są w takim stanie, że to ciężko opisać, jakie gołębie przychodzą. To niektórzy, jak przychodzą kartony z gołębiami, no to musicie sobie wyobrazić, że hodowca, który na przykład zapłaci mi tam 300-300 zł od gołębia i przysyła mi 3 gołębie w kartony od butów. No to jest, mówię, no to takie są sytuacje, dziura wycięta, skrzydło wyciągnięte, listonosz, który do mnie przychodzi, mówi, jeden karton chcesz już odlecieć. A tam otwieram, tam 3 gołębie w kartonie butów. No. 900 zł za to zapłacił, ja mam te gołębie mu utrzymać. Później pytanie, gołąb zginie, a dlaczego mój gołąb zginie? No ja wszystkie traktuję jednakowo. No. Na wspólnym gremniku nie ma możliwości traktowania jakoś wybiórczo gołębi, bo mam 500 stado, ja nawet nie staram się tych gołębi zapamiętywać. Ktoś dzwoni, mówi, a jak tam mój gołąb? Nie wiem, jak tam jego gołąb, nawet nie wiem, kto jest bez jego gołąb. Wszystkie gołębie są traktowane jednakowo. I najważniejszą, jedną z ważnych rzeczy, które widzę, które to też wspólnym gremnikom, jakbym chciał doradzić, no, bym doradzał, jak już zaczynają loty, nie mogą tych lotów przerywać. Nigdy nie przerywam, każdy, kto śledzi mój gołębik, wie, że one lecą i w deszcz, i pod wiatr. Nie ma przerywania gołębi. Najwyżej skrócę. Jak miałem zaplanowany, było 200 km zaplanowanych, ale jest deszczowo, czy mocny wiatr boczny, czy bardzo brzydka pogoda, skrócę do 100, ale lecę. Nie przerywam tego. Gołębie jest jak już wchodzi w rytm, leci do końca. Ja miałem inne gołębiki, prowadzą 3 loty, 4 loty, robią finał. Moje lecą 8 lotów konkursowych. Są to niektóre krótsze loty, niektóre dłuższe. Finał jest u mnie bardzo ciężki, bo jest finał, gołębie muszą przechodzić przez Zary Szczeciński, niektóre tego nie chcą robić, bo lecieli z góry. Dlatego takie na przykład są ciekawostki. U mnie kilka gołębi w tym roku wylądowało w Szwecji. Kilka gołębi z bardzo dużym wyprzedzeniem przyszło, czyli podejrzewam, że poszły po linii prostej 120 km przez Bałtyk, a inne musiały to omijać i miały różnicę 40 parę minut nad trójką. Później jeszcze 3 gołębie sobie do nich dobiły. Czyli wspólny gołębik jest prowadzony dosyć mocno. Ale na tym to ma polegać. Mają wybrać najlepsze gołębie. Ma ich jak najwięcej zostać na wspólnym gołębiku, gdyż
takie jest założenie. No, to jakie było założenie przyjąć 300 czy 500 głębi, żeby skończyło na 30 głębi. Oni i tak nie skończyły te najlepsze, tylko te, co przetrwały. A tu mają wybrać, no mówię, głębie, które w danym roku są najlepszymi głębiami. No co chciałem, no mówię, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to bo tak mogę mówić. Czy próbował pan widzieć na przykład cytrusów do zakorzenia karmy? Mówię tutaj, że na przykład powiem swoje doświadczenie. Ja już wydecydowałem to i na przykład na pewno nie wszyscy się jechać, mówię o starszych hodowcach. Znaczy, jako cytrusów, głównym jeszcze jednym moim zdaniem jest cytryny, którą gołębię, to też chciałem, którą gołębię dostałem na przykład w piątek przed koszowaniem cytryny. Ja mogę powiedzieć swoją drogą, ja sprawdziłem u siebie, to na przykład mi się od cytryny lepiej sprawdza czerwony grejpfrut, ale musi być czerwony, nie biały. Bo on zawiera takie fajne właściwości, w szczególności podaje gołębię w polocie, bo on też zawiera naturalne HMP, które dotykuje zakwasy. I też oczyszcza organizm, a przede wszystkim są też wyciągi dla ludzi z petek, czerwonego grejpfruta, które właśnie działają na pasożyty dobrze. I u siebie nawet mieliśmy doświadczenia takie, że wszystkie wyciągi z grejpfruta biorą i uzależnione od rzęsiska. Cytryny z grejpfruta. I dwie chce szybciej znikały. Także można spróbować. Znaczy, każda sugestia, na przykład, dlaczego mówię, tu jesteśmy, bo każda sugestia, każda rozmowa przynosi coś dobrego dla hodowcy. To nie jest tak, że my sobie nawet rozmawiamy, z jednego w jedno ucho wejdzie, w drugim uchem wyjdzie, ale coś zostaje. Teraz Tomek mówi o grejpfrucie, na pewno tego grejpfruta spróbuję. To nie jest tak, że on powiedział, a ja tego nie spróbuję. Co grejpfrut kosztuje? Poszukam czerwonego grejpfruta i dostanę do mnie tego grejpfruta. Na tym to wszystko polega. To rozmowy, doświadczenia, wymiana pewnych doświadczeń. Na tym to wszystko polega, bo mówię, tak? Żadna książka typowo tego nie wpisze, bo to jest, chyba że mówię, ostatnio też, to nie jest nasze wydanie, ale też taka książka, gdzie jest dużo różnych hodowców, swoje metody hodowlane, to jest, nie wiem, że widziałem tą książkę, dużo hodowców swoje metody hodowlane tam opisuje. Zawsze z tego coś można wyciągnąć, nie? Tylko że nie ma jak rozmawiać. Nie ma jak rozmowy, ja mam bardzo dużo telefonów, bardzo dużo ludzi dzwoni, się pyta, a jak to zrobić, jak tam to zrobić. Powiedziałem, ja nie jestem jakimś, mówię, nie wiadomo kim, po prostu ja mówię tak, jak ja robię. Tak jak robię, jeżeli mi to w tej chwili jakoś wychodzi, przez te 5 lat i prędzej, no bo mówię, prędzej też zajmowałem głębiami to bardzo dużo i młodymi wybywałem i byłem naprawdę przez kilka lat, no niepokonany na nowe gołębie, dlatego też mnie to skłoniło do prowadzenia wspólnego gołębnika. Po prostu nie zaczynałbym czegoś, gdybym miał pewnego doświadczenia. No to mówię, później wychodzi mu. A opinię bardzo łatwo, żeby zepsuć sobie. Czyli to jest, mówię, no, na pewno grejsku ta zmiana. Chciałem pytać odnośnie tych klatek, czyli rozumiem, że one są po prostu w gębniku wsadzone. Tak. I one sobie chodzą, wychodzą. Chodzą, wychodzą, to są takie klatki, które już mogą być nawet już uszkodzone, nieuszkodzone. Stają po prostu w gębniku. One stoją do momentu pierwszych koszowań. Ja nie koszuję gębie, nigdy nie koszowałem na swoim gębniku, tak? Po prostu nie chciałbym się tego robić. Złapać 500 gołębi, żeby je zakoszować na godzinę i wypuścić je w środku w gołębiku. Nigdy tego nie robiłem. Po prostu pierwsze koszowanie, gołębie są zakoszowane, wywiezione na 5 km, ale po nocy. Tak, one w nocy pędzą i są. Nie ma naprawdę. Co chciałem wam powiedzieć? Pierwsze objawy tak zwanych choroby młodych gołębi. Jak to zauważyć? Po prostu gołębie nie chcą wejść do gołębika, albo nie chcą latać. I tu wystarczy na przykład zadziałanie dobrym elektrolitem, z aminokwasami podaję wtedy, patrzę, no coś jest nie tak, bo kilka zostało na tak. Elektrolit, aminokwasy, na drugi dzień nic nie. A tu niektórzy zaraz jadą, szukając leków, nie wiadomo jakiegoś pochodzenia, szczepionki, właśnie jak to mówi Ameno, a do mnie była w sklepa sprowadź tą szczepionkę, bo jest na Ameno szczepionka. No nie widziałem takiej szczepionki, nigdzie nie ma takiej szczepionki, ale niektórzy je stosują. No nie wiadomo, co to jest, ale mają dalej chore. Na tym to polega. Hodowla polega na współpracy też między hodowcami. Nie jest to nieraz łatwe, bo hodowcy są różni. Tak? No zresztą wszędzie, no to jest sport. Każdy jest kogoś wybrany. No. Nie zawsze wszystko chcą zdarzyć.
Ja jeszcze bym poprosił Maciek, żebyś troszeczkę opowiedział o tym gołębniku, który mieliśmy eksperymentalny. To były gołębie lotowane i ze wspólnym gołębnikiem, i z oddziałem. Tak, no to jest, mówię, to jest taki na przykład następny, następna jakaś nasze doświadczenie, które chcemy sobie tak, skupiliśmy teraz gołębie. Nie, że myśmy dostali te gołębie na Zachodzie, myśmy kupili gołębie. Kupiliśmy gołębie od znanych hodowców w Polsce. Jedne zagraniczne gołębie i leciały one program ze wspólnym gołębnikiem i program oddziałowy. Z tym, że no mówię, no, wylatały które miejsce? W trzecie czy czwarte miejsce oddziałowe, z tym, że no mówię, one leciały jeden program i drugi program i no mówię, nie, gdybym tym gołębiem może troszeczkę więcej czasu poświęcił, to może by lepiej wyleciały, ale no po prostu przy wspólnym gołębniku naprawdę, znaleźć jeszcze czas na innych gołębi jest to bardzo ciężko, bo to nie jest tak, że ktoś rano wstanie, pójdzie sytnie kamień, na wieje wody. To jest naprawdę dużo pracy w wspólnym gołębniku. To za chwilę przychodzisz, patrzysz, tamten coś w rogu siedzi, już ci w głowie chodzi, co tam może być, nie? I to już cię stresuje. To nie jest tak top. I ten gołębnik w tym roku praktycznie jeszcze troszeczkę przebudujemy. Później tymi gołębiami polecimy na roczne gołębie, no później zobaczymy, co z nimi będziemy robić. Ale też znowuż zaczniemy latać znowu sezon zimowy gołębiami ze wspólnego gołębnika i gołębiami, które dopiero swoją karierę lotową zaczną w okresie zimowym. To są późne gołębie, które zostały sprowadzone i zobaczymy, jakie są różnice między lotowaniem gołębiami latem, a zimą gołębiami, które dopiero zaczną lotować. One latem nie latały, no to dopiero teraz zostały oblatane te gołębie. Gołębie, które na przykład na wspólnym gołębniku latają w okresie zimowym, wbrew wszystkim opiniom hodowców, którzy tam do animalsów, gdzie mnie tam podać, że tam męczy te gołębie zimą. Ja myślę, że te gołębie naprawdę odczuwają zimą frajdę latając przy tych temperaturach. One się wyśmienicie czują. Są zdrowe jak ryzy, to jest raz, nie chorują w ogóle. W okresie zimowym, bo tych wirusów nie ma, które je najbardziej dręczą. I mówię, czy to jest minus 15, czy minus 5, nie przeszkadza im to latać. Pewno, że nie latamy na odległości tam 300 czy 400 km, na dalszy dystans w zeszłym roku to mieliśmy 105 km, ze względu na to, że to mówię, ciężej się jedzie samochodem, wypuszcza się, mówię, szybko się wraca, jest szybciej, ciemniej, ale gołębie sobie dają radę też w zimę, tak jak jest formą pocztową. No, do tego był stworzony, kiedyś te gołębie latały w każdym warunku. To nie jest tak, że on musi latać od maja do września i później. Na tym to było. Jeżeli mówię jakieś pytania, tutaj rozmawialiśmy już wcześniej dużo, ale to fajnie by było się spotkać. Maćku, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję, że podzieliłeś się tutaj z kolegami tą wiedzą. Jakby ktoś z kolegów jeszcze chciał coś podpytać, polecam kolegę tutaj Maćka jako eksperta, także sam jeszcze naprawdę raz... dużo rzeczy robię i korzystam naprawdę z naszych polskich produktów. Naprawdę niczym nie odbiegają od zagranicznych dużo droższych preparatów. My również w naszym sklepie polskie produkty. Ja też mam sklepy, masz sklepy, mówię jak jest. Ale w tej chwili już jest tak wysoki poziom, jest tak dużo firm polskich, z których można wybrać sobie produkty, na których można lecieć, że spokojnie one dorównują tym zachodnim w tej chwili. Tak, stosując preparat, nie będę wymieniał firmy, w 5-litrowej bańce zagranicznej. Bardzo podobny preparat 5-litrowy z tej O2, który w zeszłym roku stosowałem. To jest różnica ilość tam złotych, ale w podawaniu i w wyglądzie na przykład kału po podaniu jednego i drugiego jest niewiarygodny. A w ogóle podając na przykład zakwaszacz zwykły z Centrum Zdrowia Oregonet. Taki malutka buteleczka 14 zł kosztuje. Naprawdę zaraz zobaczycie różnicę, gdy się coś dzieje z tym. No ale to każdy musi sobie spróbować. Dobrać do własnych potrzeb. No, także jeszcze raz dziękuję ślicznie za to, że koledzy tutaj przyjęli nasze zaproszenia. Dziękuję ślicznie wszystkim
kolegą hodowcą, którzy nas odwiedzili i śpieszyli również Krzysztof. Ale poczekaj, poczekaj, pytania się zapytaj jeszcze. Pytania? Czy jakikolwiek ma pytanie do kolegi Maćka na przykład? No ktoś by miał, to by już mówiłem. Ktoś by miał, też to jeszcze tutaj by sobie pomyśleli, może sobie rozmawiać. Aha, czyli poza częścią tą... Pytania, tak jest. A my ze swojej strony zapraszamy tak za taką niespodziankę kulinarną. I jeszcze zapraszamy też, jeszcze Maciek wspomniał o latach zimowych, które masz u siebie. Do kibicowania, do kibicowania przede wszystkim. Ktoś chce się pobawić, zapraszam. Miejsca są. Nie jest to, mówię, tego nikt tak może komercyjny w kasie, że tam można nie wiadomo ile wygrać, czy jak to robią, bo nie wiem jak to... A to już będzie czwarta edycja lotów zimowych. Ale no i zapraszam. Także dziękujemy i do zobaczenia. Dobry los. Dziękuję.